Hello na kanale. Dzisiaj filmik, w którym pokażę Wam, co możecie za darmo dostać w Norwegii, tylko dlatego, że macie urodziny. Zapraszam do oglądania. Jestem właśnie w pierwszym punkcie odbioru prezentu urodzinowego. Pamiętajcie, że musicie mieć kartę klienta w każdym ze sklepów, aby otrzymać prezent. Osoby mieszkające w Norwegii nie będą miały żadnego problemu z założeniem karty klienta, ponieważ potrzebny jest norweski numer telefonu. Jeśli ktoś by był przyjazdem w Norwegii, akurat miał rodzinę, no to niestety bez numeru norweskiego chyba nic nie wskuracie. Dobra, zobaczymy, co nam dadzą. Jesteśmy przy jakiejś mini galerii. O, i to jest tutaj. Jeszcze jaki lód. O, ale zimno ta rura. Zobaczymy, co nam dadzą. Muszę powiedzieć, hej, mam urodziny, mogę dostać prezent? Otwarte. Otwarte. Idziemy zobaczyć. Zamknięte? Aha. Ach, wejście jest chyba od galerii. No to sobie teraz pójdę po tym lodzie, taki piękny. I to jest tak, nigdy nie byłam w tym sklepie, a nagrałam urodziny i sobie zrobiłam kartę klienta, taka Grażyna, ale to na potrzeby filmu. I odbierzemy sobie prezencik, jeśli będzie. Pierwsze miejsce, totalna porażka. Nie mają żadnych prezentów. Zobaczę, czy mają gdzieś indziej jeszcze swój sklep. Najwyżej tam podjadę. I pa. Myślę, że nie będzie mi się chciało chodzić do tego drugiego sklepu co najmniej pół godziny. Więc prawdopodobnie byłby to zestaw Niva taki, jak tu Wam wstawię. Szkoda, bo fajnie dostać coś za friko. Takie prezenty są najlepsze. No ale nic, spróbujemy dalej. Bo jestem zawiedziona po tym pierwszym miejscu. Zawiedziona. Zimno, muszę grzać furę. Drugie miejsce, Plantehallen. Jakiś taki ogrodniczy, nigdy tu nie byłam, ale medlem. Czyli klubowicz jest. Idę się ich zapytać, czym mogę dostać prezent. Jeszcze zawinę sobie, żeby nie padł. Widziałam go, ma ładny taki świecący liść, się rozrośnie, będzie ładny. Co jak wiadomo, można kominek. Ale to cudownie zapakowałam. Nie wiem, tylko 33 korony ten mój kwiatek. Ale zawsze za darmo, to za darmo. Nawet jak kosztowało 5 koron, to mnie to cieszy. Zimno. Jestem właśnie na Lorensku i jest to galeria Triaden. Idę do Jurmar Pikene, to jest chyba jakaś kawiarnia. Powinna dostać darmowe ciastko i coś do picia. Przy okazji, jak robiłam sobie wszędzie karty klienta, zrobiłam też do Master Gin. Taka sieciówka, kwiaciarnia. I dostałam po prostu nie urodzinowy, ale taki bonus na powitanie. I po prostu wniosę kwiatki. Co my tu mamy? I bukiety do 60 koron są za free. Ale znajdź tu bukiet za 60 koron. Jedna za 135. Chyba znalazłam. Chodzi właśnie o takie bukiciki, jak tutaj. Takie malutkie, ale za friku. Eleganckie. Widzę, jakie róże. Takiego krzaka to nie. No, może taki bukszpan. 5 kwiatków na krzyż. Chyba wezmę ten bukszpan, może bym go usłyszała. Ale kurczę, to na urodziny taki bukiet. Bukszpan, co ja mówię? Bukszpan to jest przecież eukaliptus, tak? Może wezmę kilka różyczek i tyle. Ciekawe, czy on za 60 koron, bo już takie trochę ledwo zipią. No ale darowanemu się w zęby koniowi nie patrzy. Już tak szybko zerknę. Sama nie jestem pomiędzy tymi rozbita. A tymi samymi różami. Teraz są do ręki. Nie, no to za mało tu się dzieje. Wezmę róże. Te wszystkie tak samo wyglądają. Nie wiem, pierwsze z brzegu.
O, mamy? Tu się. Sklepik Master Brynn. Skoro już jestem tu w galerii, widzę meny. A w meny podobno dostaje się lody. Jedziemy zapytać. Pójdę od razu do kogoś z obsługi, bo nawet nie wiem, jakie te lody mogę dostać. Chyba, że już nie ma tej promocji, tak też może być. Miejmy nadzieję, że będzie. Niestety, ale zawiodłam się po raz drugi. Właśnie byłam w meny. Mam już filmik o tym sklepie dotyczący cen w Norwegii. Jak chcecie, to zerknijcie, spróbuję podlinkować. I niestety, ale pytam przy kasie, czy coś się pytałem, czy dostałam jakoś SMS-a. Ja mówię, no, że nie. I się pytałem, czy mam właśnie kartę klienta w tym sklepie i dodatkowo jeszcze taka jakby oszczędnościowa przy płaceniu kartą. Trumf się nazywa. No ja mówię, że mam wszystko i właśnie dlatego nie wiem, co o to chodzi, nie? Ona mówi, że no jak nie znam meldingu, to ona nie wie. A ja mówię, no to okej. Okay. Ona mówi, nie zostawię tak tego, zadzwonię na infolinię. Rzetelne informacje będziecie tu mieć. No i dzwonię na infolinię i właśnie pani to samo mnie pyta. No wiesz, no wszystko mam i ona się pyta, często kupujesz meny? No kupuję, no tak wiecie, pełno sklepów, nie zawsze chodzę do tego. Na pewno, ona mówi, bo 10 kwiteringów, 10 paragonów około trzeba mieć. No ja mówię, no teraz na pewno kupowałam. No, mówię, że jeszcze raz sprawdziła i tak dalej w kuponach, które mam dostępne, no i nic niestety nie ma, więc straszna lipa. Zadzwoniłam, dowiedziałam się, a mimo wszystko wyszło na to, no, że nie ma, no to nie ma. Lipa, idziemy dalej, idziemy po te ciacho i kawę. O, meny mnie zawiodło, a miało być lody. Pół litrowe chyba. Trudno. To jest to nieszczęsne meny, co mnie oszukało. Jajaj. Idziemy dalej. Z kwiatkami na pocieszenie. Tak, idę do galerii. Kolejny sklep, który w sumie też coś daje na urodziny. Ale nie wiem, bo nie przyszedł mi mail, więc zapytam się, czy dostanę coś, czy nie, bo nie mam maila. Zobaczymy. Chodzę jak taka Grażyna i się pytam. O, proszę, urodzinowa kawka. Jeszcze panu właśnie mówię, że mam tutaj klubowicza, ale no niestety nie dostałam żadnego maila. Pan tak zapytał, ma pani urodziny dzisiaj? No, najlepszego. Jeśli pani chce, to mogę dostać kawkę. Mówi, pewnie, że chce. No, pożyczył mi jeszcze wszystko najlepszego. Wziąłam kawkę, no i poszłam, więc spoko. Ja kawy nie piję, ale zbieramy fanty. Zobaczymy, co jeszcze zbieramy. I proszę, tu mieliśmy jarnię z kawą, odwracamy się. Są kost i dostaniemy tutaj prawdopodobnie czekoladkę. Idziemy zobaczyć. Co my tu mamy? Czekoladkę z słoną. To mi bardzo pasuje. Wkładam do plecaczka i zobaczymy, czy jeszcze coś akurat w tej galerii trafi, bo myślałam, że będę musiała jeździć po kilku, ale to wszystko może będzie na miejscu. Czekoladka, jak najbardziej jestem za. Jeszcze bym chciałam powiedzieć, że ta czekolada, którą dostaliśmy w Sunkost, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, to kosztuje 59 koron, więc zobaczcie, jaka fajna promka. 25 zł. Nice. O, tam powinniśmy dostać ciastko i kawę. Idziemy zobaczyć. Tylko najpierw chowamy fanty. Wziąłam sobie sztućce, dałam sobie cukier. Kawka nie jest w cenie, ale sobie wziąłam tak do ciasta, żeby mieć, wiecie, komplecik. I wziąłam sobie pieczony serniczek. Jami. Test smaku. Spoko. Jakimś takim kwaśniejszym serku. Spoko, ale nie wiem, czy domowe nie lepsze. Mamy urodzinowe, darmowe ciacho. Pyszne. Thank you.
Za mną, jak widzicie, jest Rituals i tu powinnam dostać mydło do mycia rąk jako prezent urodzinowy. Zobaczymy. O, bardzo ładnie pachnie ten olejek do ciała. Super jest. Polecam. Pięknie pachnie. Tak się długo zapach utrzymuje, że masakra. I w ogóle w tym sklepie spoko jest to, że możecie sobie popróbować produktów, umyć tutaj rączki, wyszyć w ręczniczek i jest fajnie. Idę pytać o mydło. Niestety wyszło, że muszę coś kupić, aby dostać mydło, a z tego co wiem, to kiedyś nie było czegoś takiego. Ale cena, za którą cokolwiek wybierzecie, nie gra roli, może kosztować 50 koron i wtedy dostaniecie mydełko, może kosztować 500 i tak samo dostaniecie to mydełko, więc wezmę sobie chyba balsam do ciała, bo już się na niego czaję jakiś czas. Jeszcze mam tylko 50 koron zniżki, więc ciekawe, czy można połączyć obydwa kupony. I teraz sobie kupię po prostu balsam do ciała. Na początku nie byłam przekonana do właśnie tej białej i wybrałam czerwoną, co była na początku. Bo tak mocno pachnie, to jest trochę delikatniejszy zapach, ale weźmiemy. Ta seria też bardzo fajna. Zwłaszcza polecam te pianki do mycia. Strasznie szybko się marnują, ale fajne są. Idę teraz do Change. Podobno dostaje się darmowe majty. A jak dają za free, to się bierze. Tak więc let's go. Zobaczymy, czy będą mieli. Czy znowu jakieś wymówki, jak w tym Elonie, że już niestety, ale wszystko się rozeszło i będą mieć dostawę co tydzień albo dwa. I co, mam codziennie jeździć się pytać? Ech. Jesteśmy pod Change'em. Zobaczymy, czy coś dostaniemy. Let's go. No niestety, chyba kolejna jakaś lipa i nie będzie majtek. Aż te majtki takie były pantalony, więc aż takie są najwygodniejsze, jakby nie było. Nie tam jakieś koronki, tylko pantalony. No nic, idziemy dalej. Boże, że coś się trafi. Na razie z tego, co widzę, to wychodzi, że tak pół na pół się dostaje te prezenty. Ech. Szkoda. Jest kolejny punkt waszych prezentów. Idziemy zobaczyć, czy dostajemy czekoladę. Hi, hi, hi. Czekoladki. Spoko. Na kasie 90 koron. Dla mnie za free. Ja sobie chodzę po tej galerii, tak mi się kurczę, a gdzie zaparkowałam auto? Tak wysiadam po prostu i weszłam do galerii, ale którym wejściem? Gdzie? Co? Jak jestem tu może drugi albo trzeci raz w życiu? Powodzenia. Kolejna miejscówka, w której można dobrać prezent, jest to Kitchen. I podobno jest tu czekolada o smaku Lucrecji. Nie lubię, ale odebrać można. Następny prezencik odebrany od Kitchen. Tak wiecie, mam spostrzeżenie, że jak jest to coś słodkiego, to zazwyczaj jest na stanie, mają i fajnie się uśmiechają do ciebie i wszystko najlepszego. A jeśli chodzi o jakieś właśnie takie już prezenty, jak na przykład ten zestaw, którego nie było w tym Elonie, no to już nie mam, wyprzedane. Co do Change'a, to wyszło, że jeśli nie mam maila, nie dostałam ani SMS-a, no to chyba nie dostanę tego, ale nie wiem, jeszcze nie jestem pewna, się spróbuję gdzieś indziej się zapytać w innym sklepie. Ale może tak być, że wiecie, jak ktoś dużo kupuje, to dostanie takiego maila, więc to nie jest dla wszystkich medlemów, tylko dla tych stałych klientów, że tak powiem. Więc trochę szkoda, że takie niedopowiedzenie. No ale nic, idziemy dalej. A te cukiereczki z Kitchen, no to niestety ta Lucrecja, nie lubię. Ale wiecie, na głodzie to wszystko się zje. Nie można być wybrednym. Późno się robi, niedługo zamykają połowę sklepów tutaj. Idę zapłacić za parking i jedziemy dalej do miejsca, które na pewno mnie nie zawiedzie. I na 100% będzie miało dla mnie prezent. No chyba zmieściłam się w 2 godzinach, no ale sprawdzimy. To miejsce na pewno mnie nie zawiedzie. Urodziny podobno są, nie wiem czy do wyboru, ale tak, albo darmowe fryteczki, albo lody. Zobaczymy, co nam tu dadzą. Myślę, że w Polsce też to jest.
Mam dwie rzeczy. Jedne to są te duże frytki urodzinowe, a drugie miałam akurat smuków czy z burgerka, więc dzisiaj jemy za free. Czy coś jeszcze chcemy? Jak nie za friko, to nie dziękujemy, nie dziś. Total do zapłaty 0. Numer 600. Czekamy na jedzonko. Po w norweskim McDonaldzie czasami możecie sobie nakładać keczupek. Macie pompkę, wciskacie i jest. Ja uwielbiam keczup, więc dla mnie to jest super opcja. A nie jak po prostu dadzą wam saszetki w plastiku i zawsze jest za mało, trzeba się prosić. A tutaj jestem panią swojego losu. Wiedziałam, że jeśli chodzi o McDonald's, to się nie zawiodę, że wszystko będzie tak, jak było mówione. Bez żadnych pytań, bez proszenia się. Nie to, co w menu, że musiałam na infolinię nawet dzwonić. Albo w Change'u, że się im dać majtek, no by się wstydzili. Nie chcę ich majtek, są brzydkie. A pyleczki pyszne. Jak widać, nasz McDonald's nie różni się niczym. Cheeseburger wygląda jak cheeseburger. Ale lubię sobie dołożyć frytki do środka. Jest to bardziej taki treściwy. I te ogóreczki są przepyszne. Niam. Korzystając z okazji, że jesteśmy w Maku. Tak, duże frytki kosztowały 38 koron, to jest jakieś 13 zł. A cheeseburger 16 koron, czyli jakieś, nie wiem, 5 zł, 6 zł. Total wyszedł 70, ale że miałam rabat na dwie rzeczy, to podsumowując, zapłaciłam 0. Hello na kanale. Ciąg dalszy odcinka urodzinowego. Znaczy zbieramy prezenty, które dostaniemy za darmo z różnych sklepów, CPN-ów i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że tak jak byłam w tym Elonie, co nie dali mi tego zestawu kosmetyków Nivea, ponieważ ich nie mieli, no to odpuszczę sobie, bo naprawdę nie chcę mi się lecieć na drugą stronę osoby, żeby odebrać ten zestaw. Ale chociaż mam potwierdzone, że no gdyby były, to byśmy je dostali, więc okej. Okay. Tak samo wiem, że można dostać właśnie kawę i ciasto w Starbucksie, w Deli de Luca, w Espresso House. A teraz jedę do tłumaczenia na polski Dobry Chlebek. I tam dostaniemy kawę i ciacho, więc idziemy odebrać. Oczywiście ja zawsze zapomnę wspomnieć o Instagramie, więc jest mi bardzo miło, jak widzę, że przybywacie. I nawet pomimo tego, że właśnie zapominam o tym Instagramie wspominać, to jakoś tak sami z siebie wyszukujecie po nazwie, którą mam na YouTube, nasz Instagram. Dla tych, co jeszcze nie znaleźli naszego Instagrama, nazwa taka sama jak nazwa kanału na YouTubie. I te stres vlog. Widzę. Mam nadzieję, że jest otwarte, bo dzisiaj jest niedziela. I to jest to. Ten chlebek. Znalazłam. Jest na drugim piętrze. Idziemy zapytać o kawę i ciacho. Proszę bardzo, w dobrym chlebku, 100% satysfakcji. Dostaliśmy i kawę, i pyszną bułę. Miałam do wyboru zjeść na miejscu, albo wziąć na wynos, ale wziąłam na wynos. Zaraz pokażę wam bułę, jaką wybrałam. Mogłam sobie wybrać dowolną, która tam była, to wziąłam też z cynamonkiem, bo uwielbiam cynamon. Więc to był dla mnie prosty wybór. No, już nie mogę doczekać i zjeść. Jeszcze zanim wsiądę do samochodu, to podsumowuję wam, że poza tymi miejscami, gdzie byłam, to oczywiście jest tam jeszcze pełno jakichś kuponów zniżkowych. Thank you.
ale jednak uważam, że takie całkiem gratisowe prezenty są najlepsze. Więc tak jak mydełko z Rytualca, no spoko, bo jednak to mydło jest fajne. No ale szkoda, że trzeba mimo wszystko, czy to być 20 kron, czy 50, trzeba coś wydać, żeby nie dostać. A tak jak tutaj, to normalnie perfekcyjnie. Takie prezenty sprawiają mi najwięcej radości. Tak więc przemyślcie, bo warto zrobić medlema, nawet żeby się napić kawki, czy coś bułę na śniadanie. I co? Do następnego filmu. Dzięki za oglądanie. Pa, pa! A więc tak, moja buła wygląda następująco. Do tego pyszna kawusia. Fajnie, bo w środku też ma. Nie wiem, to jest masło z tym samolotem. Pyszne. Polecam.